Czy ja mam Cię przedstawiać, Paweł? No. Tutaj, Paweł Kasprzak, chyba tak. No. Prezes Fundacji Wolni Obywatele RP, jeden z pierwszych obywateli RP, którzy stali pod Pałacem Prezydenckim z transparentem Rządzącym Dudę. Rządzącym Dudę, ale też podkreślającym, że kiedyś PiS nie obiecywał, że nie będzie zmieniał konstytucji i że należy jej szanować. Mhm. Prawda? I że Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny. To jest co? To było założycielskie spotkanie, założycielska akcja obywateli RP, tak? Wtedy w lutym to z Pawłem Wrapsem. W lutym to było w 2016. A powiedz mi, wytłumacz mi taką rzecz, bo jak byłem w Hajnówce, to zresztą było widać wszędzie, bo to było wszędzie na kontrmiesięcznicach i wszędzie, że w momencie, kiedy obywatele RP zaczęli coś robić, to siły policyjne używane są po prostu niewiarygodne, tak? To są grupa policjantów z oddziałów prewencji, nie wiem, chyba najlepiej zbudowanych, jaki tam potrafią znaleźć, wyposażonych we wszystkie ochraniacze, kaski, tarcze, jakieś tam różne urządzenia do stosowania przymusu bezpośredniego. A jak popatrzymy na przykład na narodowców, tak, na ONR-owców, to tam są faceci, którzy są napakowani po prostu, w jakieś mają agresywne tatuaże. Ewidentnie tam połowa z nich trenuje jakiś boks, karate czy różne inne sporty, tam MMA, bo MMA jest tam podobne, a na nich jest po prostu, wiesz, 1 na 10 policjantów, tak? I to ja nie rozumiem, czy obywatele RP to są osoby, które jakieś mają szczególne umiejętności w stawianiu oporu, tak? Biciu policjantów, że... Kinga Kamińska na przykład z tą kulą swoją. Tam, no właśnie, może oni myślą, że to jest Dnia Szakala jest tam ukryta tak, z karabin snajperski. Dzień Szakala. Znaczy, próbując mówić poważnie, co mi z trudem przychodzi do głowy, jak patrzę na komponującą się twoją fryzurę z tą palmą. Twoja też się mi komponuje z palmą. Ja w ogóle przepraszam za swój anturaż, bo ja szczerze mówiąc, smutna prawda jest taka, że nie zdążyłem się jeszcze nawet przebrać po tej Hajnówce. Próbując jakoś poważniej się odnieść do tego, co oni tam wyprawiają przy tego typu okolicznościach, mówię o policjantach, to myśmy mieli za sobą też w Hajnówce lekcję pokory taką, bo byliśmy przekonani, że jesteśmy takimi twardymi fajterami, przeciwko którym ta policja mobilizuje zawsze te siły, te inwigilacje. Ale tak jest, no, ewidentnie. Nie, ale to się też przy okazji Hajnówki zdarzyło. Mm-hmm. Jak tam pierwszy raz nasi jechali, albo drugi raz, już nie pamiętam, mnie przy tym nie było, w związku z tym nie, tego nie wiem, to zabrali nasi dziadkowie młodzież z Antify. Aha. No i wtedy zobaczyli, co to znaczy policyjna prewencja, że tak powiem, bo ten autokar, z którym jechali, był zatrzymany, wszystkim wybebeszyli do cna, wszystkie bagaże, plecaki i tak dalej, niemalże rozebrali samochód do śrubek. I to chyba była pierwsza okoliczność nasza, obywateli RP, w których mieliśmy do czynienia z tym pełnym rynsztunkiem szturmowym tych policjantów, takich no właśnie jak do terrorystów przyzbrojonych. Więc to po pierwsze, no właśnie, takie jakby, no, trudno bardzo zmierzyć te proporcje, ale przynajmniej trzeba próbować. Po drugie, ja niedawno wczoraj oglądałem film z naszej starej demonstracji w Miesięcznicę Smoleńską i zauważyłem tam, bo już nie pamiętałem tego, zauważyłem tam otaczający nas kordon policji, która wtedy działała ewidentnie i bardzo świadomie przeciwko nam, łamiąc prawo, bo to było jeszcze pod rządami starej ustawy o zgromadzeniach, mianowicie spychając nas tam sprzed oczu Kaczyńskiego. Natomiast faktem było, że ten kordon był zwrócony do smoleńskich braci i sióstr i kamery też. To znaczy oni stamtąd spodziewali się agresji. Więc jak teraz oni przy naszym spotkaniu z faszystami celują tymi kamerami w nas, to ja się tak zastanawiam, czy to jest jakiś element ich wiedzy o nas. Na pewno w jakiejś części tak, bo oni wiedzą, przecież my to zapowiadaliśmy, że usiądziemy na trasie, żeby zablokować ten cholerny pochód. Czy to jest efekt ich propagandy? Ja myślę, że bardziej to drugie. Znaczy, to jest ta ich propaganda odbywa się na odprawach, które oni mają. Oni wierzą w to, że mają do czynienia z agresywnymi, niebezpiecznymi osobami. Tam im oficer na podstawie jakichś depeszy z Komendy Głównej, nie wiem, jak to się odbywa, mówi, że uwaga, bo to są twardzi radykałowie. Ja też wprost słyszałem od jednego z oficerów policji, kiedy mieliśmy już napięcie opadało, że oni zawsze mówią cynicznie i z pewną premedytacją. To są zawodowcy jednak, co by o nich nie sądzić.
Więc on tak zupełnie szczerze nie mówił, ale tak wyraźnie rozluźniony mówił, ale u was przecież są tacy radykałowie. I tu zawiesił wzrok na jednym z naszych kolegów, który akurat miał łańcuchem, był tak obwieszony. Ten łańcuch przyniósł w pacyfistycznych celach, bo on był po to, żeby się tam przykuć do czegoś, na przykład, żeby ta blokada była skuteczniejsza, przecież nie był agresywny. No ale jednak ten anturaż, bo on trochę jak Che Guevara wyglądał, znaczy jak Che Guevara to nie było, akurat nie ta fryzura i tak dalej, ale to skrzyżowanie, wiesz, tych linii, ten łańcuch zamiast taśm karabinu maszynowego, to tak po prostu wyglądało, tak się komponowało, więc ja pamiętam tyle zawsze z takich okoliczności, że trzeba się za wszelką cenę starać, żeby się pozbyć jakichkolwiek pozorów. Czegoś takiego się nie zawsze udaje. No dobrze, ale znowu wracając do tej hajnówki, która była kilka dni temu, no tam nie było żadnych pozorów. Tam były białe róże, tam były kwadratowe kartony, niewielkie nawet, jakbyś komuś dał w łeb, to tego w ogóle nie zauważył. Ale była ingerencja w niezakazane zgromadzenie cudze. Nie? No nie, ale znowu, ale to wiesz, wystarczyłoby posłać policjanta, który powiedział, szanowni państwo, proszę nie przeszkadzać w przejściu. No to oczywiście by usiedli, ale do tego nie trzeba było, nie wiem, kilkudziesięciu tych policjantów, było dwa razy więcej, trzy razy więcej niż uczestników manifestacji i nie trzeba było tego całego ekwipunku. Czterech musi wynosić jednego. Ja przepraszam, wchodzę w rolę adwokata diabła, ale też, bo ja nie chcę robić tego, znaczy, bo to jest tak, tego typu komentarze, ja się im nie dziwię. Policja, znaczy akurat tutaj bym się spierał, bo ja bym próbował bronić policjanta, który uważa, że wynosząc nas z trasy tego marszu, on nie łamie prawa, tylko je egzekwuje, tak? Mamy wyroki sądu uniewinniające w tych okolicznościach. Natomiast to jest sprawa niejednoznaczna. Jakby ich policjant, który słyszy rozkaz wynieść ich i go wykonuje, nie odważyłbym się zarzucić mu po ludzku nieuczciwości. Tak? Czym innym są procedury zupełnie. No i rzeczywiście musi być ich czterech na jednego. Na cholerę mu te kaski, tarczy i tak dalej, to ja nie wiem, bo to im ewidentnie przeszkadza. O to pytam. I nie chodzi, ja się nie dziwię tego, oni wykonują rozkazy i żadnemu do tej pory nie przyszło do głowy, żeby odmówić wykonania rozkazu, ponieważ jest on oczywiście bezprawny, prawda? Nie, no wiesz, też z drugiej strony ja raz w życiu widziałem policjantów, którzy odpięli pałki. I to było 1 maja któregoś roku, 2017-18, nie pamiętam, oskarżyli wtedy Tomka Sikorę, buddystycznego powiedziałbym pacyfistę, o napaść na funkcjonariusza policji. On został wyciągnięty z tego tłumu dla politycznego zachowania symetrii, ponieważ ich wtedy na ziole szturmowcy, tacy, którzy z SS naszywkami chodzili po ulicach i myśmy ich blokowali, ich oni zmusili do interwencji fizycznej swoim agresywnym zachowaniem. Ta agresja była, to chyba było tak, że to my mieliśmy dostać w mordzie, ale po drodze stali policjanci, więc siłą rzeczy oni się na nich rzucali. No i w związku z tym wtedy policja wyciągnęła pały i ja to naprawdę przy całej naszej martyrologii to pierwszy raz widziałem to na ulicach i ostatni, dobrze pamiętam, odpięli te pały i zlali tych nazioli. Znaczy, jeżeli nikt z nich nie odpiął pały, znaczy byśmy parę razy widzieli policjanta trzymającego pałę w ręku i mówi, co, wyciągacie już te pały? On tak w panice takiej, Jezus, bo trzymał ją w ręku, bo mu wypadło. Więc oni mają ewidentnie rozkaz nie wyciągania tych pał. Bo to sytuacji nerwowych, w której ktoś, kto komu, nie wiem, emocje wysiadają, łapie się za tą pałę, ja widziałem milion. Oni są wyraźnie poinstruowani równocześnie, naprawdę to też trzeba uczciwie powiedzieć. Wyraźnie są poinstruowani, żeby tego nie zrobić. Oczywiście ja nie mam żadnych złudzeń, że oni są, ta władza jest demokratyczna i tak dalej. Nie. Ta władza w przypadku respektowania prawa o zgromadzeniach nigdy nie zrobiła niczego, co by świadczyło o tym, że oni myślą o tym, na czym polega duch i litera prawa. Wręcz przeciwnie, oni nas usuwali z miejsca naszych niezakazanych zgromadzeń, albo nie mieli na to jaj, to powoływali się na jakieś absurdalne względy bezpieczeństwa, żeby nas chociaż o 2 metry odsunąć od osi wzroku Kaczyńskiego, jak przemawiał na miesięcznicach i tak dalej. Przepisy prawa tam nigdy nie miały żadnego znaczenia. Nawiasem mówiąc, ani w jedno, ani z drugą stronę. Bo ja pamiętam 11 listopada, ostatni, z ubiegłego roku, gdzie co prawda wynieśli nas spod palmy. No znowu, dlaczego akurat spod palmy nas wynosili, a ze Smolnej nie? No kalkulacje były, już powiedziałbym, że polityczne to przesada, znaczy być może to rzeczywiście była groźna sytuacja, stać tam między tym wśród tego agresywnego tłumu, który tam idzie w Marszu Narodowców, ale przepisy są te same i mówią to samo. Znaczy, skoro nas usunęli z De Gaulle'a, to powinni nas usunąć ze Smolnej. Skąd, nawiasem mówiąc, 2 lata temu to samo towarzystwo wynieśli.
Mhm. A ostatniego 11 listopada ośmiokrotny czy tam jakiś kordon pancerny policji chronił bezpieczeństwa tych ludzi, co oznaczało efektywny z naszej strony bojkot tej pisowskiej noweli i ustawy o zgromadzeniach, ponieważ ta ustawa ewidentnie została przez nas wtedy złamana. No dobrze, ale to jest oczywiste, że ich działanie nie jest, że tak powiem, wykonywaniem prawa, tylko działanie jest na rzecz interesu partyjnego. Więc jeżeli partia rządząca uważa, że niepotrzebna jest do niczego jej w tej chwili skandal, że się przemocą usuwa manifestantów, no to się ich nie usuwa, prawda? Co najwyżej ogranicza im się możliwości działania, nie? Ale tam, gdzie uważają, że jest uzasadnienie do tego, że oni powinni pokazać, że są jednak stanowczy i egzekwują prawo, no to będą starzy pani znosić z ulicy. To myślę, że to jest jakaś paranoja, no bo masz tam z jednej strony, wiesz, do czynienia tam, ilu ich było tych demonstrujących w tym roku w Hajnówce? Mi się wydaje, że około 200. Powiedzmy, ja wiem, że szacunki ilościowe są jeszcze mniej korzystne dla nich, że ich tam było setka. I idą te jakieś obłędne towarzystwo z tej grupy rekonstrukcyjnej, Chryste Panie. I to jest takie po barejowsku jakieś śmieszne, ale z drugiej strony przecież to jest potworna rzecz. Oni naprawdę krzyczą śmierć wrogom ojczyzny i naprawdę patrzą w twarz tym Białorusinom, których przodkowie byli mordowani przez tego samego Burego, którego portrety, niemalże jedyne portrety w trakcie tej absurdalnej demonstracji, oni ze sobą niosą, bo tam jeszcze było ten ich fordancer, przepraszam, młodociany jakiś, który prowadził tą całą imprezę, to on wspomniał poza Burym jeszcze jedno nazwisko i to był Fildorfa. Nazwisko nic tego nizowego, to wyraźnie tak powiedział, żeby jeszcze wymienić kogokolwiek innego niż Bury z tych wyklętych w cudzysłowie, a poza tym na portretach to oni mieli jeszcze dwóch członków oddziału Burego, nawiasem mówiąc, prawosławnych, którzy się brali, przepraszam, z jeszcze pozaborowej tradycji, byli oficerowie Wojska Polskiego, Rosjanie prawosławni, którzy zostali obywatelami po 18 roku Rzeczypospolitej, więc to zupełnie inna historia, nie mająca w związku z tym białoruskim kontekstem tam lokalnym, w którym się ten mord dokonał, tak? Więc ci gliniarze na wszelkie możliwe sugestie dotyczące tego, że tu być może jest łamane prawo, podobnie jak być może prawo łamane jest przez nas przecież w trakcie tej demonstracji, mają swoje obojętne twarze, mydlane, maślane, szklane oczy, no to jest to wkurzające okropnie, ale ja myślę sobie, że znaczy jak się tam siedzi w środku, to mnie uderzają, najbardziej upokarzające dla mnie są właśnie szklane oczy tych policjantów, którzy udają, że mnie nie ma w ogóle. Nie odpowiadają na pytania, no to jest taka scena jak z Misia, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi. A nie to, że oni tam z tym rynsztunkiem występują. Nie, ja myślałem, wiesz co, nie chodziło mi o to, żebyśmy dyskutowali o prawie czy o filozofii prawa, tylko myślałem, że podyskutujemy o strachu, ale być może to musimy przełożyć na kiedy indziej. Natomiast to, co mnie fascynuje w tym całej logice stosowania prawa przez PiS, to właśnie to, że się, znaczy zdecydowane działania nie są związane z tym, że oni te tarcze noszą po to, żeby grozę wywołać, tak? Nie, ja myślę, ja się zastanawiam, dlaczego oni się sami boją. Tak, oni, znaczy, wiesz, ja podchodzę do tego kordonu policji po to, żeby spróbować porozmawiać z dowódcą, bo akurat dzwoni adwokat jednego z zatrzymanych i chce porozmawiać z dowódcą. Widzą Niemczyk, może kojarzą, że on wiesz jest co, pieniaczem ale, i skutecznym procesowym. Ale, no dobrze, nie, ale wiesz, ale oni się bali, znaczy oni się zachowywali, wiesz, trudno mi sobie wyobrazić, żeby się nie bali, bo każdy z nich był głowę ode mnie wyższy, byli, wiesz, w tych wszystkich ochraniaczach. Ja i w momencie, że nie ma takich pięknych dreadów. Kiedy ja podszedłem, ja miałem dredy pod czapką, kiedy ja do nich podszedłem, to oni się sunęli, podnieśli tarczę. Tak? Tak jakby zakładali, że ja zaatykuję ich, nie wiem, pałką czy czymś, wiesz, której zresztą widzieli, że nie mam. Bo, jest takie zdjęcie, tarczę podnosili też na takiego dziadka, bym powiedział, bardzo starszego pana, stamtąd, z Hajnówki. Z wieku sądząc, on mógł jako dziecko być świadkiem, bo jest tam takich od groma przecież w tej Hajnówce żyje, świadkiem zbrodni Burego. Który podchodził do tego policjanta najpierw z jedną z tych tabliczek z nazwiskiem, a potem z białą różą. Przejmujące niezwykle zdjęcie, bo naprzeciwko niego stał z przeproszeniem i z całym szacunkiem dla osoby ludzkiej ukrytej za tym mundurem i tą czapką, kamieniarką policyjną, chłystek, który tak patrzył takim wyzywającym wzrokiem na tego dziadka, który z tą pokorną taką miną i z tą różą tak po prostu stał taki potwornie smutny. Tak, to jest no dużo. To... Wiesz, no czemu... Ja nie wiem, ale też wiesz, no, nie chcę histeryzować, nie chcę tych policyjnych represji akcentować, bo po pierwsze, no przecież po to przychodzimy tam, żeby one nas dotknęły, te represje, więc nie będę teraz jęczał, że mi się jakaś krzywda stała.
To jedno, a drugie, że no my mamy ten nimb takich wariatów, radykałów i bohaterów, od których no, hej, można ich podziwiać, ale lepiej stronić z daleka, bo można w ryj dostać, bo to przecież jest nieprawda, no, nam się jeszcze nic nie stało. Znaczy, poza tym, że to jest upierdliwa bardzo sytuacja, bo to trzeba latać po tych sądach i tak dalej. I na dłuższą metę ona jest w stanie zrujnować życie. No tak, no jak się ma, tak jak ja mam, 4 lata tej idiotycznej szarpaniny za sobą, to ja już po prostu zapomniałem, jak się normalnie żyje. No i to ma swoje rozmaite konsekwencje. Ale żadną miarą to nie jest to jakiś heroiczny, w takich heroicznych kategoriach ryzyko. Ale nadal w ogóle nie o to pytam, wiesz, bo może i na inne porównanie. Znaczy w momencie, kiedy wiesz, my popatrzymy sobie na te, wiesz, zwarte szeregi tych oddziałów prewencji, nie chcę powiedzieć ZOMO, chociaż rzeczywiście na końcu języka mam to określenie, to ja mam wrażenie, że takie środki bezpieczeństwa, nie wiem, wprowadzono w Paryżu w momencie, kiedy grupa radykalnych muzułmanów atakowała dyskotekę Bataclan, tak? Czy podkładało ładunki wybuchowe w śmietnikach koło stadionu, na którym był mecz Niemcy-Francja, prawda? Więc to i tam wprowadzono wtedy stan wyjątkowy i tam stosowano podobne środki, tak? Czyli tam lali tych ludzi już bez krępacji, co nam nasi bracia prawacy często wypominają. Kozaczki, gdybyście byli we Francji, to by wam tak was stłuchli, żeby... Nie, to prawda, znaczy leją się z żółtymi kamizelkami, ale to jest zupełnie inna sytuacja. To jest wzajemne przede wszystkim. Tak, bo to jest przede wszystkim wzajemne. Jeżeli jest jakaś manifestacja non-violence we Francji, to nie ma takiej przemocy, tak? Chociaż skądinąd rzeczywiście, bo żandarmeria francuska bywa brutalna. Zresztą to samo w Katalonii, gdzie przyjeżdża żandarmeria hiszpańska i pacyfikuje protestujących. Ale zauważ, że tam są ludzie przygotowani, po tamtej stronie są ludzie w maskach, po tamtej stronie są ludzie w kaskach, z ewidentnie, że tak powiem, takim wyposażeniem, które ma ich ochronić. Karierę w Katalonii akurat zrobiły te zdjęcia. Ja nawiasem mówiąc, bo to jest wzorcowa sytuacja, o której ja szczerze mówiąc marzę z pewnego punktu widzenia, bo przez to referendum niepodległościowe w Katalonii, no dlatego się zrobiło tak potwornie popularne i taką sympatię wzbudziło na świecie, że świat obiegły te foty i te nagrania wideo, na którym policja pałami lała ludzi do krwi, którzy stali tak. Znaczy, faktem jest, że na tych filmach nie widać, co oni robili wcześniej i to jest w ogóle być może jakiś dalszy ciąg, znaczy niezbędne uzupełnienie tej historii, ale te obrazki się pokazały. Więc to ja myślę, naprawdę myślę, że to trzeba mieć zawsze w tyle głowy i pamiętać o tym, kiedy się próbuje oceniać tych gliniarzy, wiesz, no bo... Bo ja rozumiem, że ty chcesz mówić o sytuacji politycznego sterowania policji, o wykreowaniu takiej atmosfery, ale ja nie jestem w stanie zapomnieć nigdy o tym, że jak ktoś mnie wynosi, no to są bardzo konkretni ludzie. I ja kiedyś miałem taką sytuację, to było w Sejmie, mnie za barierek w 2017 roku wynosili i tam zrobili to nielegalnie, bo nawet nie uprzedzili oczywiście o tej akcji, tylko wzięli mnie, oderwali od tych barierek i dawaj mnie nieść, nieśli mnie w czwórkę. I mi wtedy z kieszeni na tyłku wypadł telefon. I oni co prawda nie wypowiedzieli tej formuły, że nie odpowiadają na zniszczenie tego sprzętu, no ale ona obowiązywała siłą faktu. W związku z tym jeden z tych gliniarzy nadepnął ten telefon obcasem i tak go rozgniótł bardzo starannie, patrząc mi złośliwie głęboko w oczy. Po czym mi założył taką bolesną dźwignię, że ja usiłowałem być twardy i nie wyjść z bólu, co mi się udawało, ale myślałem, że zwariuje jest ból. Natomiast drugi, który mnie trzymał za nogę odpowiednią, prawą, podniósł ten telefon i z takim przepraszającym gestem położył mi go tutaj na piersi, jak oni wynieśli. A dwóch z drugiej strony odwracało tak, wiesz, głowy ze wstydem. Prawdopodobnie kumple z tej samej jakiejś tam, nie wiem, jednostki, czy tam, co oni tam mają. Nie? No musieli się znać chyba, skoro razem. No, pewnie się znali. Interweniowali. Tak? Więc popatrz, jak różni to są ludzie. I ja myślę sobie, że proporcje w tej policji są mniej więcej takie. Że tam się... No dobrze, ale wiesz co, nadal mi nie o to chodzi, bo doskonale rozumiem, że jak będziemy teraz się nakręcać nawzajem o tym, jak to są źli ludzie, jak należy im nie ufać, jak należy się im przeciwstawiać, to oczywiście do niczego nie dojdziemy, bo to nieprawda. Tak? Natomiast usiłuję zrozumieć, dlaczego wobec ludzi całkowicie bezbronnych, często w podeszłym wieku, tak? Jeżeli są mężczyźni, to siwe głowy, a jeżeli są kobiety, to powiedziałbym w wieku przed emeryturą albo po emeryturze, tak? I po czym się na nich stosuje środki, które są adekwatne dla... których się nie stosuje wobec agresywnych kibiców, prawda? Albo jeżeli się stosuje wobec agresywnych kibiców, to nie dlatego, że stoją na ulicy i machają kwiatami, tylko dlatego, że już naprawdę robią totalną rozróbę, prawda? Więc ja usiłuję zrozumieć, skąd się bierze ta
to pranie mózgu, tak? Bo rzeczywiście zachowania tych policjantów to jest tego rodzaju automatyzm, że oni to robią albo bezmyślnie, albo dlatego, że są tak wyszkoleni, wykonują te elementy szkolenia, bo naprawdę czują się zagrożeni. Na pewno zależy to od treści odpraw, które oni mają. Zresztą próbowałem pytać emerytowanych policjantów o to i oni tak mniej więcej to potwierdzali. No, oczywiście przecież nie będą wróżyć, co tam się mianowicie takiego wydarzyło. Ale oni to potwierdzają. Znaczy, jeżeli mówią na odprawie, tak, oni są skoszarowani bardzo często, ci przyjezdni, tak, ci byli też. Znaczy, co prawda z niedaleka przyjechali bez Białegostoku do tej Hajnówki, ale jednak. No i tam im po prostu mówią, tak, że rozpoznanie sytuacji naszej jest takie, że tam będzie radykalny Niemczyk z dreadami, uwaga, cecha charakterystyczna, świadcząca o jego nierównowadze psychicznej i w związku z tym, jak tylko go zobaczycie, to tarczę w pogotowie. Nie? I to pewnie tak robią. No. I to trochę w to wierzą, bo im wygodniej, bo się czują głupio, moim zdaniem po tych gliniarzach było widać, przynajmniej po niektórych. A trochę wierzą, bo po prostu wierzą, a trochę z oportunizmu, no przecież to wszystko naraz tam gra i pewnie też u nich też działa taki stadny instynkt. Natomiast to jest na pokaz. Znaczy, oczywiście, że to jest orkiestrowane. No to przecież to polityczny cel tego jest jasny. Bo jak to pokazuje TVP, no to przywiadomo. Tu idą porządni patrioci. I oni być może dziko wyglądają, jakieś absurdalne treści wywrzaskują, ale to są patrioci. Patrzcie, no, jest trzech policjantów na krzyż, bo nie trzeba więcej. A te warchoły, wichrzyciele, ten element ubecki, obcy, antypolski, który chce oderwać Podlasie i przyłączyć do Białorusi, to on jest tu. No i on ma te dredy jakieś, no to przecież zwyrodniale, to przecież tam jakiś zboczeniec chyba. Co ty chciałeś zrobić temu policjantowi? Zapytać. Poprosić, żeby... Na pewno poprosić, żeby... Poprosić, żeby zawołał dowódcę. Słuchaj... Zgubiłem wątek. Chciałeś zrobić krzywdę dowódcy. Ja on tak został poinstruowany, tak wolał myśleć. Znaczy, co on odpowie na te idiotyczne nasze pytania o podstawę zatrzymania? Tak? Nie są się w stanie... Policjanci emerytowani, tak samo jak ty pytam, no Wiktor Mikusiński, były komendant stołeczny, mówi, że on patrząc czasami na te ich manewry, które robili przy okazji miesięcznych, smoleńskich czy innych protestów, on mówi, że oni ćwiczenia robią. Że ci dowódcy oddziałów prewencji uważają, że to świetny poligon, że to jest lepszy poligon niż kiedy się sami dzielą na dwie grupy albo na takie tam na sucho ćwiczą jakieś manewry rozbijania tłumu, że to robią, ale to dalej nic nie wyjaśnia, tak? Dlatego, że to nie wyjaśnia zastosowania procedur, które są kosztowne, które są niewygodne, które też są o tyle szkodliwe, że co z tego, że facet przećwiczy jakieś tam manewry z tym całym wyposażeniem i z tym samym jakimś tam ich taktyką działania, czy jeżeli ma do czynienia z absolutnie pasywnymi ludźmi, a nie z agresywnymi kibicami. Moim zdaniem to nie ma żadnego sensu, ale zastanawiam się, jaki sens, jaki cel i jaką potrzebę ma to eskalowanie tych wszystkich emblematów przemocy, tak? I takiego przerysowania rzekomego zagrożenia. No, polityczne zamówienie. Polityczne zamówienie ze strony ich elektoratu, który przecież jak nas widzi, to się domaga na ulicy głośno krwi tak? Tak. No, że trzeba z nami zrobić porządek. No, jak przeczytasz facebookowe na przykład komentarze, czy youtubeowe po tych naszych relacjach, jak się tam trolle rzucą prawacy. Znaczy też nie trolle, tylko po prostu oni, ci ludzie. No to tam masz bardzo jednoznaczny obraz sytuacji. Znaczy żądanie tej części społeczeństwa jest takie, żeby z nami zrobić porządek. No, w związku z tym oni te tarcze przynoszą ze sobą, żeby pokazać, że no, robią porządek. No i tyle. Znaczy wiesz, charakterystyczne to przecież to jest symetryczne bardziej niż chcemy to podejrzewać, no bo powiedzmy sobie, że mało entuzjastyczne polityczne zainteresowanie tego typu sytuacjami ze strony naszej opozycji też jest charakterystyczne. Przecież tak naprawdę w narodzie jest przekonanie dotyczące tego, że policja jest po to, żeby tarcz używać wtedy, kiedy trzeba, a trzeba zawsze no, w takich kłopotliwych sytuacjach, kiedy ktoś dymi na ulicę. Na ulicy. No, przecież no, nie czarujmy się, umówmy się, że wśród zawodowych polityków my nie mamy opinii poważnych ludzi. Nasza idea pokojowego protestu, czy takiego wystawiania rachunku władzy, że my łamiemy przepisy prawa, uważając, że niezbędnym elementem tego aktu jest gotowość bez skargi poddania się konsekwencjom prawnym.
tego wszystkiego. Oni w ogóle o tym nawet nie wiedzą, nie interesuje ich to. Że podobnie jest z barierkami wkoło płota, wkoło Sejmu i interwencją Straży Marszałkowskiej. Nasze peregrynacje w tej sprawie do nich nie robią na nich, mówię o politykach, obu stron, żeby było jasne, żadnego wrażenia, ponieważ wszyscy mają w pamięci Gabriela Janowskiego, który dostał szajby i trzeba było go wyprowadzić i Straż Marszałkowska od tego jest. W związku z tym tych uprawnień policyjnych nikt nie chce ruszać. To tylko ty masz jakąś zawodową wrażliwość na tym punkcie i być może jeszcze VIP-owską oraz my z powodu racji sytuacji, w której się znaleźliśmy. Myślę sobie, że... Wiesz co, ale mnie to fascynuje, dlatego że to jest takie rozwiązanie zastępcze, bo jakby się zastanowić nad tym, co stanowi prawo, to prawo przede wszystkim stanowi, że nie wolno się zgadzać na manifestacje, które mogą być zagrożeniem dla mienia, zdrowia albo życia ludzi, prawda? Tak. W związku z czym w momencie, kiedy się wydaje zgodę na manifestacje tych nacjonalistów, to osoba, która wydaje taką zgodę, albo przyjmuje do wiadomości, że ona się odbędzie i nie zakazuje, znaczy musi mieć głębokie przekonanie, że nie dojdzie do zagrożenia dla zdrowia, mienia motywacja, czy życia ludzi. Motywacja, którą słyszałem wprost od oficerów policji przy okazji 11 listopada była dokładnie odwrotna. Znaczy oni się nauczyli, cała taktyka rozsądnego postępowania wobec tego zgromadzenia była taka, że nie wolno się pokazywać uczestnikom tego pochodu, bo oni na widok policjanta dostają szajby i po prostu natychmiast dochodzi do zadym. Ja mówię, dobrze panie oficerze, tylko że to konsekwencją tego typu rozumowania jest to, że za 2 lata będziecie wykręcać bankomaty ze ścian, żeby nie prowokować zniszczeń. Żydów zamkniecie do getta z tych samych dokładnie powodów, tak? I skoro już mnie zamykacie w areszcie, żebym czasem nie podstawił mordy pod kopniaki na zioli, no to Żydów zamkniecie w getcie dokładnie z tego samego powodu, w trosce o nich. No to przecież jesteśmy o krok od tej sytuacji. Oni nie mają żadnych wrażliwości na ten temat, ale, i to zawsze będę podkreślał, nie oni jedni. Nie, ale to wiesz, no to ja bym powiedział, że tu problem leży nawet nie po stronie policjantów, tylko po stronie na przykład władz samorządowych, które bardzo rzadko odmawiają zgody na to. Jeżeli odmawiają, to potem często przegrywają w sądzie. Ja się zastanawiam, czy oni naprawdę przegrywają w sądzie, czy oni chcą to przegrać w sądzie, tak? Dlatego, że jeżeli się dobrze przedstawi argumenty, to ja naprawdę nie rozumiem sędziego, który... Wnioski były z paprawy. Który nie umiem sobie wyobrazić sędziego, który podtrzyma. A poza tym Wrocław, koniecznie trzeba to powtarzać do kamer. Wrocław i pan prezydent Sutryk po trwających wiele miesięcy konsultacjach ze środowiskami pozarządowymi, w których obywatele RP brali udział, ale uwaga, byli nie jedyni, tam całe tłumy były rozmaitych organizacji, w tym zresztą prawicowych, to oni tam ustalili metodologię postępowania. I tam sytuacja, znaczy zagrożenie porządku jest mniejsze, tak, bo mniejszy jest tłum na ulicach, tylko że jakościowo to ten tłum jest bardzo dobry, ja bym powiedział, po stronie nazi, bo tam jest Międlar, Rybak ten od kukły i tak dalej, no i tak dalej. I oni się nie certolą. To tam, i tam jest ta, że odpowiednik tej warszawskiej żylety, czyli ci kibice Śląska-Wrocław, to też nie są aniołki. No właśnie, więc... ale ja bym chciał zrozumieć logikę, kiedy z jednej strony władze samorządowe uważają, że nie ma zagrożenia, albo nie są w stanie go wykazać, sędziowie uważają, że nie ma zagrożenia, albo nie są w stanie go wykazać, a jednocześnie policja kumuluje środki i siły, których dostarczenie kosztuje mnóstwo pieniędzy, po to, żeby zabezpieczyć manifestację, która rzekomo nie stanowi żadnego zagrożenia. Tak. To jest dla mnie niepojęte, tak? W kontrapunkcie znajduje się grupa osób protestujących non-violence, bez żadnego, że tak powiem, szczególnego ekwipunku, bez jakiejś tam, może pojedyncze osoby trenują jakieś sztuki walki, ale to pewnie jest mniejszość, tak? To raczej to są osoby w rodzaju Kingi Kamińskiej, która chodzi o kulach, prawda? Ja jeszcze trenuję sztuki walki każdego ranka, ale nieskutecznie. Chciałem ciebie o to zapytać, ale nie chciałeś przyjść pod koszulką, żeby pokazać swoje mięśnie. Natomiast wiesz, ta niespójność tego jest dla mnie absurdalna, a jednocześnie ty mówisz, że, i co ja też jestem głęboko przekonany, że tak jest, że na odprawach oni są indoktrynowani w taki sposób, że mówi się im, że rzeczywistym zagrożeniem nie są faceci, którzy są rzeczywiście zagrożeniem, tylko właśnie ludzie, którzy pokojowo protestują i jakby się tam głębiej zastanowić nad argumentami, to każdy z nich by chętnie przyznał rację, bo trudno przeciwstawić argumenty. Nie każdy z nich, bo to też jeszcze zależy od sytuacji, dlatego że rozmawialiśmy też z oficerami,
pytanie w kontekście 11 listopada, mm-hmm. wtedy kiedy jeszcze, a to krótko trwało rok, wtedy kiedy jeszcze rozmawialiśmy z nimi w ogóle o tym 11 listopada, myśmy zaczęli od 2016 roku 11 listopada, próbując pod rygorami starej ustawy o zgromadzeniach po prostu stanąć im na trasie i przed quasi rozprawie administracyjnej, albo wręcz na rozprawie odwoławczej, której należałoby się spodziewać, wymusić na nich ustępstwa, znaczy jakieś zasady savoir vivre, tak? Że oni muszą respektować nasze prawo do demonstracji, podobnie jak my musimy respektować ich prawo do demonstracji. Czyli doszło do oczywiście skandalicznej sytuacji, ponieważ Urząd Miasta udał, że nie ma w ogóle problemu, przyjąwszy zapewnienia policji, że dobra, okej, oni dadzą radę, chociaż mówili, że nie, absolutnie nie możemy stać w pobliżu trasy, bo będzie masakra. Mhm. Na pytania, przepraszam, ale panie oficerze, pan będzie zechce łaskawie zdefiniować tę masakrę. Znaczy, pan się spodziewa, że co, że ja nabiję Bąkiewicza po ryju, czy że będzie odwrotnie? No to już mówił, że no nie, no będzie odwrotnie. Tak? Mhm. To przy tej okazji oni dali nam wykład na temat tej ich strategii wycofywania się za węgiel, żeby oni, broń Boże, ich nie zobaczyli się, nie wzburzyli, bo oni są strasznie wrażliwi, ci patrioci. I wtedy ja widziałem policjantów, którzy wykonywali wprost polecenia Straży Marszu Niepodległości, Straży ONR-u. I oni, ja jeszcze słyszałem komentarze, rozmowy między nimi, oni dla tych młodych chłopców, którzy mają wojskową dyscyplinę i umieją robić te rzeczy, rzeczywiście umieją, trzeba powiedzieć, że są nieźle wyszkoleni. Oni, policjanci, mają duży szacunek. Skąd on się bierze? No z różnych rzeczy, no bo oni lubią dryl wojskowy, to po pierwsze, który widzą w ONR-ze, a po drugie trenują z tymi chłopakami na tych samych siłowniach, po prostu. I no już. Tak, ale to, wiesz, ale to jest znane, to wszystkie policje na świecie mają ten problem i jednostki wojskowe, że żołnierze umundurowani, skoszarowani zawsze mają więcej sympatii do osób, które się podobnie zachowują, tak? bo są właśnie, też mają uprzedzenia, tak? Boją się mniejszości, boją się różnych pewnych niestandardowych postaw. To jest absolutnie naturalne, ale jakby... powiedz, dlaczego to jest tak bardzo naturalne dla polityków w rodzaju... Ja nie chcę oskarżać wprost Rafała Trzaskowskiego, bo nie wiem, co on na ten temat myśli, ponieważ on nigdy nie był łaskaw odpowiedzieć na żadne z pytań, które mu zadawaliśmy w tej sprawie. Tak? Bo może myśleć różne rzeczy, ale efektywnie jego postępowanie i w całej klasy politycznej wobec tego problemu, przecież tam do cholery ciężkiej za każdym razem przy tych policjantach powinni stać parlamentarzyści. Tak? Wszystkie możliwe NGO-sy zresztą stają, tak? I powinni raportować te sytuacje i odpowiadać na bardzo często niebanalne pytania i często niejednoznaczne pytania. No bo nasza blokada w Hajnówce, no to nie był oczywisty problem, tak? Ja bym każdy wyrok w tej sprawie przyjmę z pokorą, wskazujący było, również. Dla mnie było oczywiście oczywiste, dlatego że ta sytuacja była oczywista, dlatego że gdybyśmy pogrzebali naprawdę, czego dotyczy ta manifestacja, no, ta manifestacja narodowców to jest tryumf nad tym, że 60 lat temu Bury, żołnierze Burego, czy tam, nie wiem, bojówkarze Burego zabili prawie 80 całkowicie niewinnych osób. Tak? Jeżeli to sprowadzimy do tego poziomu, to moim zdaniem każdy z tych policjantów, gdyby mu ktoś powiedział, to nie jest manifestacja, która czci polski patriotyzm, tylko to jest manifestacja, która czci rocznicę zabójstwa całkowicie, morderstwa całkowicie niesprawiedliwie, niesłusznie zamordowanych ludzi. W związku z czym taka zero-jedynkowa sytuacja, prawda, jest absolutnie do wyjaśnienia. No, po to, żeby doprowadzić do tego, żeby te strony się czuły, w jednej wzburzone patriotycznie, a drugie czuły autentyczną potrzebę ich chronienia, to znaczy, że ci ludzie mają kompletnie, że tak powiem, zaburzony, nie wiem, porządek aksjologiczny z jednej strony, a z drugiej, nie wiem, świadomość historyczną, prawda? Nie, oni jedni. Nie, oni nie to prawda. Policja, system prawny oraz cała kultura polityczna jest pod tym względem bardzo głęboko zaburzona. Ponieważ świętą wartością w tej sytuacji, którą państwo polskie z całą mocą swojego autorytetu powinno było bronić, a tego nigdy nie zrobiło, było bronić tych biednych, prawosławnych, etnicznych Białorusinów w tym hajnowskim powiecie, w Hajnówce, przed bandytami, młodocianymi bandytami, którzy chodzą, grożą im śmiercią, bo to im grożą śmiercią i pokazują im portrety zabójcy ich przodków, wśród których były do cholery ciężkie siedmiodniowe niemowlęta. No i kilkunastoletnie dzieci, kilkuletnie dzieci. Tak. No.